Dziś moim Państwa gościem jest Roman Hula, były komendant policji, komendant główny policji, który pracował także w sekcji zabójstw w Katowicach i to będzie dzisiaj kluczowe w naszej rozmowie. Większość osób kojarzy Pana również z tego, że pracował Pan przy sprawie Joachima Knychały, wampira z Bytomia, ale jak Pan dobrze wspomniał, z Piekar Śląskich, bo te zabójstwa miały miejsce na terenie Chorzowa, Bytomia, również Piekar Śląskich. Witam Pana serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Spotykamy się, by zadać trudne pytania, ale moim zdaniem i pewnie Pana również poszukać jeszcze trudniejszych odpowiedzi na te pytania. W przyszłym roku odsiadkę kończy nazywany przez mieszkańców województwa śląskiego, tutaj mieszkańców aglomeracji śląskiej, monstrum z Chorzowa, bestia z Chorzowa, a mianowicie mówię o Henryku Kukule. Dziś mężczyźnie, ale wtedy, kiedy mordował chłopcu. 14-letni chłopcu, ja tylko przypomnę, żeby też słuchaczom i widzom zobrazować. To jest mężczyzna, który zamordował dziewczynkę, prawie 5-letnią dziewczynkę w Chorzowie, chłopaka w Krupskim Młynie, chłopca i dwóch chłopców w wieku 5 i 7 lat w Rudzie Śląskiej. To był rok 1980, kiedy Henryk Kukuła miał 14 lat. Pan pracował przy tej sprawie. Jak pan ją dzisiaj po latach wspomina? Oj, no była to taka sprawa szokująca z tego względu, że ofiarą było dziecko no, w wieku, tak jak pan powiedział już na wstępie, chyba niespełna 4 lat. Pamiętam, że to było ciepło, to było w lecie w 80 roku i praktycznie rzecz biorąc, będąc w Wydziale Kryminalnym w Katowicach, już jechaliśmy do domu, po pracy, gdzieś około godziny 17 i naczelnik nam mówi, że miał telefon z Chorzowa, żebyśmy po drodze z kolegą porucznikiem Celińskim wstąpili do komendy i zorientowali się, co tam jest za sprawa, jak coś, żeby im pomóc. No i przyjechaliśmy do Chorzowa i okazało się, że zostały znalezione zwłoki dziewczynki, gdzieś 4-letniej. Pamiętam, że na komendzie w Chorzowie było dużo młodzieży, dzieci takich, podrostków i policjanci tam rozpytywali, przesłuchiwali świadków i tak dalej. Ja natomiast szybko zapoznałem się z takimi pierwszymi danymi z miejsca zdarzenia, prawda, że zwłoki zostały znalezione przez jakiegoś tam domowników, obnażone w piwnicy, dziewczynki leżące. I udałem się do prosektorium, do szpitala w Chorzowie. No to był taki dla mnie szok, bo wtedy moja córka była też w tym wieku, jak ta dziewczynka. Śliczna taka blondyneczka. I przyjrzałem się tym zwłokom i zauważyłem na szyi takie ślady podbiegnięcia krwawe, czyli takie ślady po duszeniu. Wróciłem do komendy i w tym czasie mój kolega porucznik Celiński przesłuchiwał chłopaka. To właśnie jest ten słynny nasz... Henryk Kukuła. Kukuła. Henryk Kukuła rodził się w 1966 roku, przepraszam, że panu tylko na sekundkę przerwę, kiedy zabił po raz pierwszy, miał 14 lat. Kiedy pan się z nim spotkał i pan miał z nim możliwość porozmawiania, przesłuchania go, czy nawet też nie przesłuchania, ale zwykłej rozmowy, można było w nim zauważyć mordercę? Nie, właśnie mówię, że nie, w ogóle nie. I kolega właśnie, może nawet trudno to nazwać przesłuchaniem, rozpytywał, ale w takim kontekście, nałóżmy świadka, bo te dzieci się bawiły na podwórku. No wtedy jeszcze nie wiemy, kto jakby morderstwa tak dokonał, więc... I ja tak usiadłem z boku i tak się przysłuchuję, patrzę na tego chłopaka, w sumie drobnej postury. I nie wiem, ale w pewnym momencie zadałem mu pytanie. Dlaczego ją dusiłeś? Jaka była odpowiedź? On popatrzył na mnie i mówi, bo bałem się, że ona będzie krzyczeć, a my bawiliśmy się w chowanego. Powiem szczerze, że ta odpowiedź, konsternacja, to nas zaszokowało i mnie, i mojego kolegę, Piotra. A zadałem kolejne pytanie. A dlaczego jej zdjąłeś majteczki? A on mówi, bo chciałem jej podłożyć podgłówkę, żeby nie miała twardo. No i w ten oto sposób przyznał nam się. No oczywiście zaraz potem było formalne przesłuchanie w obecności psychologa, prokuratora i tak dalej. No był to wielki dramat. Dramat dwóch rodzin. Rodziny Kukuły i rodziny zamordowanej Kukuły i rodziny zamordowanej dziewczynki, ponieważ Kukuła był z porządnej rodziny. Jak się nie mylę, nawet brat był milicjantem. To była tragedia, to było przerażenie. Następny rok mamy 90, ale jeszcze w międzyczasie... Tak, rok 1980, dokładnie, bo Kukuła trafił do Krupskiego Młynu. Tak. I tam zamordował po raz drugi. I zamordował chłopaka. Nie znam szczegółów, wiem, że zamordował chłopaka.
To był chłopak, ja tylko tak państwu przypomnę, bo też przygotowując się do rozmowy z panem, był to syn jednego z wychowawców, ale co mnie zaciekawiło, w Krupskim Młynie był ośrodek jednak mimo wszystko, gdzie Kukuła nie był odizolowany. Pan myśli, że może tu gdzieś popełniono błąd, że gdyby on trafił do izolacji, takiej tragedii można byłoby uniknąć, jego losy potoczyłyby się inaczej? Ja sądzę, że tego nikt nie mógł przewidzieć wtedy, na tym etapie. Zresztą Kukuła był w tak młodym wieku, że aż trudno to jest uwierzyć, prawda? No, trudno to było przewidzieć, żeby on tam był przecież pod nadzorem i tak dalej, ale żeby go odizolować, żeby był sam, no nie wiem, nie chciałbym tego oceniać. Natomiast mamy kolejny 90. rok. Tak, 90. rok. Dlaczego po 10 latach ktoś się może zapytać? Kukuła został zwolniony, prawda? I mamy kolejną tragedię i mamy dwóch chłopców w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska, tak. To jest, 5-latek i 7-latek. To jest też okres letni. On chyba tych chłopców gdzieś tam podjął w Piaskownicy. Już nie pamiętam szczegółów. Ja w tym czasie byłem komendantem wojewódzkim policji w Katowicach. I jak przyszedł do mnie mój zastępca, nadzorujący pion kryminalny, i mówi mi, mamy taką, komendancie, taką sprawę, jest dwóch chłopaków zamordowanych. Ja mu mówię, a Piotr Celiński, to mój kolega, z którym ja byłem wtedy w Chorzowie, był w tym czasie naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. I mówię mojemu zastępcy, przekaż naczelnikowi, że kiedyś mieliśmy taką sprawę jak Kukuły w Chorzowie. Niech go sprawdzą. Upłynęło 10 lat. Miał pan nosa, czy generalnie rozumiem, że ta postać Kukuły przez te 10 lat nie mogła pan przejść przed oczu? Taka podświadomość i no nie wiem, takie wyczucie miałem i że tak przekazałem. Jak się okazało, trafnie i okazało się, że sprawcą jest Kukuła. To był najmłodszy morderca w pana karierze? Jeden z najmłodszych. Miałem takich dwóch chłopaków zatrzymanych ze Szczecina, też niespełna 14-latków, którzy chcieli uciekać za granicę do Austrii. To też to był początek lat 80., nie pamiętam dokładnie. I jadąc, przyjechali ze Szczecina pociągiem do Bytomia. Jeden z nich miał babcię, która mieszkała na Sząbierkach w Bytomiu. I jadąc spod dworca tramwajem z Bytomia, znaczy z centrum tam spod dworca do naszą Bierki, uzgadniali, kto będzie zadawał, mieli nóż taki duży, kuchenny, kto będzie zadawał ciosy, a kto będzie babcię trzymał. Makabryczne jest to, że jak przyjechali na miejsce, babcia, co wy tu robicie? A przyjechaliśmy z tatą na wycieczkę, a gdzie jest tatuś? A tata gdzieś tam jeszcze coś poszedł załatwić i że ma tutaj dotrzeć. Babcia poczęstowała ich śniadaniem, bo to nie rano, to było wcześniej rano, bo ten jakoś pociąg nocny był. No i zamordowali w bestialski sposób tą babcię. Kiedy zostali zatrzymani w Wiśle przez, to jeszcze Straż Graniczna, i byli zatrzymani w komisariacie. Ci funkcjonariusze nie wiedzieli w ogóle, w jakiej sprawie oni są zatrzymani, bo poszedł list gończy za nimi i meldunek, bo spodziewaliśmy się właśnie, bo taką mieliśmy informację, że oni będą uciekać za granicę. Ja tam przyjechałem, pamiętam, do Wisły i oni sobie siedzieli, świetlicy tam wśród tych funkcjonariuszy, i kiedy ja zadałem jednemu z tych chłopaków zatrzymanych sprawców pytanie, dlaczego to zrobiliście, zaczął opowiadać, ale tak beznamiętnie, na zimno, to widziałem taką konsternację wśród funkcjonariuszy, w szoku, że tu takich dwóch młodzieńców siedzi między nimi, a to są w sumie bestialcy zbrodniarze. A propos tych bestialców i bestii, bo też właśnie o ustawie o bestiach chciałbym porozmawiać. Ta obowiązuje w Polsce już od 2014 roku, czyli przez 5 lat, i dlatego właśnie przy sprawie Henryka Kukuły możliwe, że on tą ustawą zostanie objęty i trafi do ośrodka zamkniętego w Gostyninie. Proszę mi powiedzieć, pan sobie wyobraża, że on mógłby tam nie trafić i wyjść na wolność? Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie tego. Ten człowiek, jakby wyszedł na wolność, on będzie zabijał. Myśli pan, że dalej dochodziłoby do tragedii, tak? Tak. On to jest człowiek, który powinien być odizolowany. Pan w ogóle wierzy w proces resocjalizacji w takich przypadkach? Czy to są ludzie, którzy, no nie chcę powiedzieć skazani na porażkę, ale generalnie po prostu w głowie dzieje się coś, co raczej nie da się już poukładać? Nie w takich przypadkach. W takich przypadkach nie wierzę. Ja rozumiem, bo mamy różnego rodzaju zabójstwa, jakimś afekcie, prawda? Są jakieś tam sprzeczki, szczególnie w małżeństwach, prawda? Mąż żonę czy żona męża. Ale to jest takie, można powiedzieć, niechcące. Mamy sprawców zabójstwa na przykład w wypadkach drogowych, prawda? I tu wierzę w rehabilitację. Natomiast
Natomiast w takim przypadku, bo to już jest seryjny morderca, nie. To jest, dla mnie to jest chory człowiek, który powinien być odizolowany. A to może za duże stwierdzenie teraz powiem, ale czy nie uważa pan w takim razie, że może ci przestępcy już z automatu powinni być obejmowani tą ustawą i generalnie nie powinno się ich po latach badać, no tylko generalnie już ich odizolowywać, żeby tych tragedii po prostu uniknąć? No badać powinniśmy, ja nie chcę tutaj osądzać, to kwestia psychologii, psychiatrii, natomiast na pewno powinni być odizolowani. Roman Hula, były komendant główny policji, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie, kłaniam się. Radio Piekary.